miny nie pogardzą cesarskim złotem. Ciężkie polowanie? Bez wątpienia cięższe niż wasze. Zło jest złem. Mniejsze czy większe. Nie ma różnicy. Jak to ocenić? Czy to w ogóle możliwe? Jeśli mam wybierać między złem a złem, wolę nie wybierać wcale. Tylko szybko, Geralt. Siemaneczko, zaczynamy zbieranie ziomków. Wiedźmina w tej ferie. Zaczniemy więc od Vernona. Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Potrzebuję twojej pomocy w Kaer-Morhen. Przywiozę tam Ciri, a dziki Gon zjawi się pewnie niedługo potem. Nie odwróciłeś się ode mnie, gdy byłem w potrzebie i zamierzam odpłacić się tym samym. Dzięki. Twoje umiejętności bardzo nam się przydadzą. Zastanowię się, czy brać ze sobą Wes. W każdym razie do zobaczenia w Kaer-Morhen. Okej, okay. Także pierwszego gościa mamy. Za rzeczką to trzeba się uważać. Zapłacimy za wojną temę. Teraz Zoltan? Zoltan myślę, że też bez problemu się zgodzi. Zachowuj się, Wiedźminie. Czarodzieje. Kolejny przybłęd. Też chciałbyś zarobić, co? No i co? Widzicie tę mordę? Zoltan? No? Wiem, gdzie jest ci. No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią. Ja pojadę. Dla ciebie mam inne zadanie. Chcę, żebyś wyruszył do Kaer-Morhen. Tam przywiozę Ciri. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku dzikiego Gonu. Twój topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Dzięki, widzimy się na miejscu. Vesemir, Eskel i Lambert już tam są. Dobra, i został nam. Został nam jeszcze Dijkstra. Nudzę się. Nie wiem, czy do Emhyra jechać o pomoc. Możemy w sumie spróbować. No, dobra, na dole to jest. A zostaniesz honorowym obywatelem Nowigradu. Jakiś kłopot? Może niech teraz ci sadyś się nas wezmie. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Miałem wątpliwości, czy się do ciebie zwrócić. Ale co tam? Potrzebuję pomocy. O, ty potrzebujesz mojej pomocy? A to ciekawe. Mów. Wiem, że niedługo dziki Gon zaatakuje Kaer-Morhen. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Dziki Gon? No, nie mów mi, że wierzysz w te brednie. To nie brednie. Przekonałem się o tym dość boleśnie na własnej skórze. Wybacz, ale mam teraz własne problemy. Ciągle nie odzyskałem mojej zguby, a twoja pomoc zdała się psu na budę. Nie jestem ci nic winien. Nie, to nie. Chemstwo wszędzie.
Musimy popłynąć na Skellige. W takim razie. A, wszyscy widzą, a nie. Tutaj pokaże mi tylko drogowskaz. Najpierw będę chciał z myszoworem pogadać. Mam nadzieję, że nam pomoże. Moja mamusia was pozdrawia. Art Skellig. Odczarowanie Umy nie było. Dobra. Powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem, lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. Avalach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na Wyspie Mgieł. Późno coś kwitnie i przyjmuje. Mam rację, ostry. Na speaker ogień na trzecią. Myszowór też coś czuje, że się może nie zgodzić. Bogowie, dajcie mi siłę. Zadowolony z siebie jesteś, Morza. Naprawdę. Możemy porozmawiać? Byliśmy z Yen na Hindarsfjall. O, i czego się dowiedzieliście? Ciri była w Lofoten. Trafiła tam ranna. Miejscowi się nią zaopiekowali. Niestety Dziki Gon trafił na jej ślad. Ciri udało się uciec, ale mieszkańcy wioski... Wiem. Nie musisz kończyć. Rozmawiałem później z tymi, którzy ocalali. Cóż, dobrze, że Ciri uciekła. Mam nadzieję, że szybko ją odnajdziecie. Sądzisz, że to mamy władcę od razu. Zapatrują się na nowego władcę Skellige. Ancraid to dobra krew. Problem w tym, że Cerys to pierwsza kobieta na tronie Skellige. Nie wszyscy są zadowoleni? Na Skellige jest 7 klanów. I każdy chciałby, żeby król wywodził się z ich rodu. Ale Cerys sobie poradzi. Nie jest tak porywcza jak Hjalmar. Najpierw myśli, a potem działa. Mając doradcę w postaci Kracha, może być dobrą królą. Dobra, przejdźmy do meritum. Dziki Gon niedługo zaatakuje Kermoren. Potrzebuje twojej pomocy. Dziki Gon? Jesteś tego pewien? Czyli znalazłeś Ciri? Wiem, gdzie jej szukać. I wiem, że gdy ją znajdę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Rozumiem. Zaraz zacznę się pakować i najdalej jutro ruszam w drogę. Dziękuję. Nie masz za co. Wychowywałem tę dziewczynę i nadal jestem za nią odpowiedzialny. Do zobaczenia w Kaer Morhen. Powietrze ciężkie, widzicie? Dobra. Mamy myszowora. Pora na Kracha oraz na Cerys. Gdzieś tu był drogowskaz przecież. No nie będę przecież grzał tyle drogi, no co was. Płotka, chodź tu. No i szybciutko to. Drogowskazu. Myślę, że najpierw z Krachem pogadam. A potem z Cerys. Jakiś znak wykrzyknik jakiś tutaj był. Grevista, nie robisz się młodszy.
Musisz podzielić się wiedzą. Musi to płynąć łosoś na targ. A ja zrobię, co zechcę. Daj mi spokój. Tak? W czym rzecz? Kim był ten przemiły staruszek, z którym rozmawiałeś? To jeden z nas, gremista, wybitny alchemik i uparty wredny osioł. Cóż, dość przebywałem z czarodziejkami, żeby wiedzieć, że wielka uczoność idzie zwykle w parze z jeszcze większą arogancją. Ale czarodziejki biorą uczennice, prawda? A gremista nie. Tyle receptur zna, przepisów, sposobów na przyswajanie zabójczych toksyn, ale prędzej zabierze wiedzę do grobu, niż się nią podzieli. Może dla mnie zrobi wyjątek. Ta, prędzej mi tu jemioła wyrośnie. Nie mów hop. Chcę z tobą porozmawiać. A ja nie. A teraz idź. Przeszkadzasz mi. Chcę, żebyś podzielił się ze mną wiedzą o alchemii. Ty? Moim uczniem? To dobre. Może jeszcze spytaj u Dalryka, czy nie podzieli się z tobą Spikerok. Mówię poważnie. Doprawdy? Bo mnie tylko śmieszysz. Poświęciłem alchemii całe życie, synku. Dosłownie. Siedziałem nad alembikami od świtu do nocy. Dusiłem się oparami. Spaliłem skórę kwasem. Więc jak myślisz, że od tak zdradzę ci wiedzę, którą wydarłem latami poświęceń i pracy, to się mylisz. Głęboko. Uparciuch. Mogę cię jakoś przekonać? Bogowie, natrętny jesteś jak gies przed burzą. Ale akurat przygotowuję się do przeprowadzenia wyjątkowo trudnego rytuału, więc pomoc by się przydała. Choćby i taka. Jeśli załatwisz dla mnie 3 sprawunki, wezmę cię na ucznia. No proszę, czyli jednak można. Nie mądrzy się, tylko słuchaj. Po pierwsze, przynieś mi kwiat kurzy śladu z lasów Morskogen. Po drugie, zdobądź dla mnie butelkę spirytusu ze starej gorzelni na Gradowej Górze. Po trzecie wreszcie, przekonaj Frithjofa, żeby pomógł mi przeprowadzić ten obrządek. Jest druidem, jak ja. Znajdziesz go pod Blandare. Pojechał tam coś załatwić, zdaje się. No, to jak będzie? Dobrze, zrobię, o co prosisz. Ale powiedz, co to za rytuał, który chcesz odprawić? Jak masz być moim uczniem, musisz się odzwyczaić od zadawania pytań. To ja decyduję, czego się dowiesz i kiedy się dowiesz. No, a teraz idź. Raz, raz, niech się rozmyślę. Okej. Ale nie będziemy tego robić. Przynajmniej nie teraz. Bo przygotowujemy się do... Dalej, płotka, dalej! Przygotowujemy się do wielkiej potyczki. Ceres jest bliżej, Krach jest dalej. Spoko, tak też może być. Trzeba go mieć na oku. Nie przeklęty. O, ktoś biesiada. Mimo, że tutaj się działo. No dobrze, Krach jest tutaj. Iście niedźwiedzią przysługę zrobił. Powiem ci, Geralt, że po tym jak wspólnie z Hjalmarem pokonaliście lodowego giganta, jesteś dla mnie jak jeden z nas. Wyglądam na mieszkańca Skellige? Masz serce, Ancrate.
To dość delikatna sprawa. Chcę cię prosić o wielką przysługę. Mów, przyjacielu. Wiem, gdzie jest Ciri, ale wiem też, że kiedy do niej dotrę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Będą nas ścigać. Zaatakują nas, a my będziemy musieli odpowiedzieć siłą. Mogę na ciebie liczyć? Najpierw czarni, teraz upiory. Cóż co robić? Przywieź ją tutaj, a wydamy im bitwę. Wspomniałeś coś o Nilfgaardczykach. Ostatnio widujemy coraz więcej okrętów ze znakiem słońca na żaglu. Nie pojmaliśmy jeszcze nikogo z ich załogi, ale tylko głupiec nie zorientowałby się, że coś szykują. Ale bez obaw. Przegnamy i czarnych, i Dziki Gon. Dwie pieczenie na jednym ogniu. W Kertrolde Ciri będzie bezpieczna. Nie, wchodzi tylko... Nie mogę narażać twoich ludzi. W grę wchodzi tylko Ker Morhen. Ker Morhen jest setki mil stąd. Przeprawa wojska zajęłaby tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że odsłoniłbym wyspy na ciosy Nilfgaardu. Geralt, wybacz, ale nie mogę tego zrobić. Rozumiem. W takim razie nie zabieram ci czasu. Bywaj. Zaczekaj! Nie zostawię cię tak całkiem bez pomocy. Chodź ze mną. No... Oho. Robota, masz zdolnego kowala. Nie ja, król Erlend Ancreit. Erlend Kamienna Pięść? Czyli to jest ostrze zimy? Myślałem, że nie istnieje. Kuty w Mahakamie, hartowany w smoczym ogniu, należał do rodu Ancreit od stuleci. A teraz należy do ciebie. Nie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Pozwól mi zrobić choć tyle. Jeśli tak stawiasz sprawę, dzięki. Miecz piękny, nie ma co. Niech ci dobrze służy. Poślij te upiory tam, skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj. Ale słabe. Te ostrze zimy. Czy jakkolwiek. Kurwa, niezłe. Przecież zabił jeńcz. Daj mi się spokojnie. Ała! Na cudzie, fraj! Ja to z daleka takich jak ty rozpoznałem. A łeb mu uciąłeś? Taki łeb olbrzyma nad kominkiem, to dopiero zdoba. No jak tu wejść? Trzeba go mieć na oku. Gwynblade! Okej, muszę tu. Przygód szukasz? Wasza królewska mość, czy zechcesz zamienić ze mną słowo? Geralt, daj spokój. Jestem tą samą dziewczyną, co wcześniej. Poza tytułem nic się nie zmieniło. Mam delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał ci o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, Dziki Gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Ker Morhen i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Ja nie mogę teraz opuścić wysp. Ale dam ci mojego najlepszego wojownika. Hjalmara. Zgodzi się? O, na pewno. I jeszcze ucieszy. Przecież go znasz. Fakt. Dziękuję.
Mam nadzieję, że przyda wam się jego pomoc. Powodzenia. Pogadajmy z Hjalmarem. Ponoć wolana zeżarły trolle. Zdyt poprzekaz. On na pewno się zgodzi, bo to jest wariat. Co tam, Geralt? Dziki Gon szykuje się do ataku na Kaer Morhen. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ankreid nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. Świetnie. No to został nam tylko jeszcze... cesarz. Przepalanki, budkę rumu, potem wszystko zapił winem. Pojedziemy, pogadamy, no. Taki łeb olbrzyma nad kominkiem. Zaprawdę, jak legendy. Obstawiam, że nie zgodzi się, powie, że będzie chciał, aby w zimie podjąć walkę. I że nie będzie mógł ruszyć wojska, no bo się odsłoni. Albo z Kaligijczykom, albo Nowigradczykom. Dzięki połączonym wysiłkom Yennefer. No ale no, jeżeli trzeba, to trzeba, tak? Najbrzydszy człowiek na świecie wcale nie jest człowiekiem. Lecz owym elfim czarodziejem, który towarzyszył Ciri w ucieczce przed Dzikim Gonem. A Valach, bo pod takim mianem był znany, zdradził Geraltowi, że Ciri przebywa w ukryciu na wyspie Mgieł. Garen Vathen, Vathen. Gra postanowiła mi się wysypać, więc... Aha, jestem przeciążony. No nie. To dlaczego nie mogę łazić, biegać? O, Geralt, co mogę dla ciebie zrobić? Bywaj. Może po prostu taki ogranicznik. Ojej, nie wziąłem tych fatałaszków. Zeres Deitfen Adanin Karnep Morwut. Wasza cesarska mość. Wiedźminie, co cię sprowadza? Udało mi się ustalić, gdzie jest Ciri. Nareszcie. Już zaczynałem wątpić, czy dobrze zrobiłem, zwracając się do ciebie. Przywieź ją niezwłocznie. Ścigają Dziki Gon. Bezpieczna będzie tylko w Kaer Morhen. To nie była propozycja, tylko polecenie. Potrafię bronić własnej córki. Nie wątpię, gdyby chodziło o zwykłych wrogów, ale Dziki Gon to co innego. Wydanie mu bitwy tutaj naraziłoby całą Wizimę. Setki niewinnych istnień. Kaer Morhen jest na odludziu. I tam twoje wojsko bardziej by nam pomogło. Zgoda. Poślę z tobą chorągiew, ale mam warunek. Dowodził będzie generał Vorhis. Nie mogę się na to zgodzić. A ja nie oddam wojska pod dowództwo Wiedźminowi. W takim razie zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Wybacz, wasza wysokość, że zająłem twój czas. Przyprowadź mi Ciri. Tak, o ile się zgodzi. No dobra, pogadaliśmy. Nic z tego nie wyszło. Ja bym tylko chciał jedną rzecz zobaczyć, wiecie? Turniej gwinta akurat mnie. Nic, co jest
Ten egzamin z alchemii chyba zrobię, wiecie? A, w tamtą stronę. Na samym odcinku zrobimy egzamin z alchemii. I po tym, jak go zrobimy, to wyruszymy po Ciri. A ten tu w Gwinta by chciał grać. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich Wiedźminów. Okazało się, że najbrzydszy człowiek na świecie... Dobra, w sumie to w tym momencie możemy się pożegnać. Zapraszam do skomentowania odcinka, polajkowania, udostępnienia, jeżeli podobał wam się ten materiał. Oczywiście do subskrypcji i zerknięcia, co się dzieje u mnie na Facebooku. Hej! Ten świat nie potrzebuje bohaterów. Potrzebuje zawodowca.